Rozpoczynamy trzeci dzień naszej oazy, dzień narodzenia. Chcemy, aby dziś z tego dnia dla nas promieniowała radość. Radość z tego powodu, że nie jesteśmy sami. Radość z tego powodu, że przychodzi do nas Zbawiciel. I możemy, każdy z nas, w swoim sercu dzisiejszego dnia powtarzać takie proste słowa. Panie Jezu, dobrze, że jesteś. Bo co by było, gdyby nie było Zbawiciela? Co byśmy byli za chrześcijanami? Nie bylibyśmy chrześcijanami. I chcemy dzisiaj się radować. I za chwilę zapalimy świece oazy, śpiewając tradycyjną polską kolędę, gdy się Chrystus rodzi, kiedy właśnie jest mowa o tej światłości. Więc przywitajmy ten nowy dzień i Pana Jezusa tą kolędą. Panie Jezu, dobrze, że jesteś. To się może wydawać takie infantylne, ale to jest głęboko ocalające stwierdzenie dla życia każdego z nas. Człowiek żyje sam z siebie w głębokiej samotności. Tak jak wczoraj mówiłem wieczorem na szkole modlitwy, de facto każdy z nas, życie każdego z nas jest praktycznie osobnym wszechświatem. Cały świat, który znamy, który poznajemy, jest w nas. My oczywiście wchodzimy w relacje z innymi i przez to poznajemy świat, innych ludzi i inne wszechświaty. A dopóki w naszym świecie, w naszym życiu nie pojawi się światłość Chrystusa, jesteśmy wielkimi samotnikami. Ta nasza świadomość po prostu żyje w jakimś więzieniu. Doświadczył tego ten, dzięki któremu też tu jesteśmy, ojciec Franciszek Blachnicki, w celi śmierci 17 czerwca 1942 roku, czekając na wyrok śmierci, jak sam o sobie powiedział, podwójny skazaniec z jednej strony przez ludzi na ścięcie, a przez siebie samego na śmierć wieczną, zanegował istnienie Boga i zabłysła dla niego światłość. Właśnie. Został ułaskawiony dekretem Bożego miłosierdzia. I każdy z nas jest wezwany do tego doświadczenia obecności Jezusa, do tego narodzenia, właśnie odkrycia Jezusa w moim życiu. Jeżeli odkryję Jezusa w moim życiu, Jego obecność, przyjmę Go, to będzie wezwanie jutrzejsze. Wtedy moje życie nabiera sensu. Nie, ono nie musi być od razu jakieś fajne, nie musi być jakoś nawet super poukładane, ale jest w nim obecność. Obecność światłości, która świeci w ciemności. I człowiek ma te pragnienie, czasem różnie wyraża, ale właśnie Pan potrafi zrozumieć człowieka tak jak on do niego mówi. To jest właśnie ten jego język, że i on z każdym z nas ma unikalny język i on potrafi do nas mówić w taki sposób, takimi wydarzeniami, że my rozumiemy. Że my rozumiemy, bo każdy z nas ma inną wrażliwość, inną percepcję, ale on ma ten język idealny. Ale też rozumie, jak do niego mówimy. Wiele lat temu, niektórzy będą pamiętani, bo są w podobnym wieku jak ja, była taka piosenka napisana przez Muńka Staszczyka, która była zatytułowana Bóg. I ona miała refren, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. I rzeczywiście po latach kilka miesięcy temu Muniek się dzielił, że on rzeczywiście napisał autentycznie tę piosenkę, bo chciał mieć głębszą relację z Bogiem. I tam ta refren, te zwrotki lecą właśnie, że jesteś tak daleko ode mnie, czasami tak blisko, czuję cię i właśnie chciałbym być bliżej ciebie. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Jak do Pana Boga można mówić takie rzeczy? Powinien to wyrazić w lepszych słowach. Ale Pan go zrozumiał i też ma swoją drogę wiary, doświadczenia, to wyrażenie. Więc jeśli masz pragnienie Jezusa, poznania Go, głębszego poznania Go, to ten dzień dzisiejszy, jutrzejszy jest właśnie tym wołaniem do Niego. Radością, ale także pokazaniem Mu swojego serca, żeby On tam po prostu był obecny w tym naszym świecie. Wtedy nasz świat jest zbawiony. I wtedy ta światłość nas świeci i radujemy się, tak jak będziemy się właśnie radowali teraz, śpiewując ten kantyk Zachariasza.